W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o 10 idiomach używanych przez native speakerów. Gotowi? Let's go! Pierwszym idiomem jest hold your horses. With angels and trumpets and the skies will open. Insane idea if you're a secularist person like me, but something very valuable in that idea nevertheless. In other words, hold your horses when you're coming to judge people. You don't necessarily know what someone's true value is. That is an unknown part of them and we shouldn't behave as though it is known. Czyli co? Powstrzymaj swoje konie? Idiom ten oznacza nie tak prędko lub uspokój się. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś jest zbyt pochopny w podejmowaniu decyzji lub działań. Ale skąd pochodzi to wyrażenie? To bardzo proste. Hold your horses pochodzi z czasów, kiedy ludzie poruszali się konno i musieli zatrzymać swoje konie, aby zaczekać na innych. Przykład użycia? Just hold your horses, Jack. Let's think about this for a moment. Kolejnym idiomem jest It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Oh, it's raining cats and dogs. Just raining cats and dogs out there. I said it's raining cats and dogs. Yes, I heard you. Który oznacza, że pada bardzo silny deszcz. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy pada ulewa. Zastanówmy się, skąd pochodzi ten idiom. Czyżby chodziło o to, aby koty i psy spadały z nieba? Oczywiście, że nie. Jego znaczenie jest nieco bardziej makabryczne. It's raining cats and dogs pochodzi z czasów, kiedy ulice były brudne i podczas ulewnego deszczu woda zalewała kanały, co powodowało, że martwe zwierzęta, takie jak koty i psy, mogły wypłynąć na powierzchnię. Dlatego ludzie mówili, że deszcz zalewa koty i psy. Szybki przykład i idźmy do następnego idiomu. It's raining cats and dogs outside. I don't think we should go out in this weather. Trzecim idiomem jest hit the nail on the head. Okay, well this is huge and I think you just hit the nail on the head about properly conveying one's value and this is where I think Alexandra is really struggling. Który dosłownie oznacza uderzyć gwóźdź w główkę. A tak naprawdę znaczy po prostu trafić w sedno. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś trafnie określa sytuację lub problem. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Hit the nail on the head pochodzi z czasów, kiedy rzemieślnicy wbijali gwoździe w drewniane konstrukcje. Trzeba było trafić dokładnie w gwóźdź, aby połączyć drewniane elementy. Przykład użycia? I think Ben hit the nail on the head when he said that this product was poor quality. Czwartym idiomem jest beat around the bush. Number 4. Bruxism makes us cringe just thinking about it. Let's not beat around the bush here. Bruxism sucks. Better known as teeth grinding, it's not only annoying in that it produces horrible sounds that your partner has to deal with, but czyli co? Walić dookoła krzaków? No, nie ma to większego sensu, sami przyznacie. Idiom ten oznacza owijać w bawełnę. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś unika konkretnej odpowiedzi. Zastanówmy się, skąd ono pochodzi. Jedną z teorii jest to, że beat around the bush pochodzi z języka średniowiecznych myśliwych, którzy to walili w ziemię dookoła krzaków, żeby wypłoszyć z nich zwierzynę. Zamiast bezpośrednio podejść do krzaka, myśliwi biegali wokół niego, omijając go z różnych stron, bo bali się, że uderzenie w krzak może okazać się niebezpieczne, gdyby na przykład znajdowało się w nim gniazdo os. Kolejnym idiomem i kolejnym dość makabrycznym jest kill two birds with one stone. Right. So suppose we go to the Chinese and say, don't let any North Korean or Iranian planes fly from one country to the other across Chinese airspace. That would be a way to kill two birds with one stone. Który dosłownie oznacza oczywiście ubić dwa ptaki jednym kamieniem. Polski odpowiednik to upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie. Często słyszymy kill two birds with one stone, kiedy ktoś znajduje rozwiązanie, które pomaga mu osiągnąć dwa cele jednocześnie. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Czyżby chodziło o dosłowne zabijanie ptaków? Niestety, tak właśnie jest. Kill two birds with one stone pochodzi z czasów, kiedy myśliwi używali kamieni do polowania. Zdarzało się, że jeden kamień trafiał w dwa ptaki, co było ogromnym sukcesem. Przykład użycia?
Oliver had gone to London on a business trip. While there, he killed two birds with one stone and visited his relatives as well. Szóstym idiomem jest cut corners. When you're trying to achieve something big, usually you have to cut corners and you have to make sacrifices there. And this requires a willingness to be practical versus ideological. Czyli ścinać rogi? Idiom ten oznacza po polsku iść na łatwiznę, iść na skróty. No i ma negatywny wydźwięk. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś wykonuje swoją pracę w niedbały sposób. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Czyżby chodziło o skracanie drogi? Dokładnie. Wyobraźmy sobie kwadratową działkę i to, jak możemy skrócić sobie drogę wokół niej, właśnie ścinając rogi. Przykład? I don't like it when my colleagues cut corners and deliver poor results. Siódmym idiomem, którym dzisiaj się zajmiemy, jest back to the drawing board. Collect your data, analyze the results, and form conclusions. If your hypothesis is supported, share your results with the world. If not, go back to the drawing board. This approach makes rational sense. Powrotem do deski kreślarskiej? Coś w tym jest. Idiom ten oznacza powrót do etapu planowania lub rozpoczęcie czegoś od nowa. Back to the drawing board pochodzi z czasów, gdy inżynierowie i projektanci pracowali nad projektami na desce kreślarskiej. Gdy projekt nie był udany lub coś szło niezgodnie z planem, musieli wrócić do rysowania i rozpocząć od początku. Przykład? Our plan didn't work out. We'll have to go back to the drawing board and come up with a new one. Kolejnym idiomem jest spill the beans. What is it? What is it, you may ask? I'm not telling you, but we do have some very, very special guests here who will spill the beans in just a few minutes. Czyli dosłownie rozsypać fasolkę. Say what? Polskie znaczenie tego idiomu nie ma żadnego związku z fasolką i oznacza ujawnienie tajemnicy lub sekretu. Jedna z etymologii mówi, że idiom ten ma związek z zasadami głosowania w starożytnej Grecji. Głosujący używali różnokolorowych ziaren fasoli do wyrażenia swojego zdania. Jeśli ktoś niechcący rozsypał worek z fasolą, wyniki były znane przedwcześnie. Przykład użycia? Oh, come on, spill the beans. What did you find out? Dziewiąty i przedostatni idiom na dziś to on the same page. Raise your hand if your partner at any point said the word that you thought they were going to say. Did they ever say that? Isn't that amazing? It's this feeling when you're making it up together and it's like you're on the same page. It's like you're one person and you're totally synced up. Czyli dosłownie na tej samej stronie. Czyli co? To idiom, który oznacza, że dwie lub więcej osób zgadza się w sprawie lub ma takie same cele. Można to porównać do sytuacji, gdy wszyscy w grupie czytają tę samą stronę książki i mają wspólną wiedzę na ten temat. Termin ten pochodzi prawdopodobnie z czasów drukarstwa, gdy książki były drukowane na arkuszach, a każdy arkusz miał swoją własną stronę. Wszyscy uczestnicy musieli być na tej samej stronie, aby książka była poprawnie złożona i ułożona w odpowiedniej kolejności. Przykład? I think we're on the same page about how to proceed with this project. I ostatni, last but not least, caught between a rock and a hard place. Authorities, they had relatives being killed by US aerial bombings. They were caught between a rock and a hard place and they ended up choosing the hard place and that was the Taliban. Złapany między skałą a twardym miejscem? Ten idiom naprawdę trudno zrozumieć, gdyby się go chciało tłumaczyć dosłownie. Oznacza on, że ktoś jest w trudnej sytuacji, z której nie ma łatwego wyjścia, czyli jest między młotem a kowadłem. Można to porównać do sytuacji, gdy ktoś jest uwięziony między dwoma kamieniami i nie może się z nich wydostać. Termin ten pochodzi podobno z górnictwa, gdy górnicy spotykali się z trudnościami w kopalniach, na przykład uwięzieni byli pod ziemią lub nie mieli wystarczającej ilości powietrza do oddychania. Przykład? I'm caught between a rock and a hard place. I need to choose between two equally bad options. I to tyle na dzisiaj. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne, często używane przez native speakerów idiomy,
koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. I nie zapomnijcie też subskrybować naszego kanału. See you!